Rzeczniczka PiS, spekulacje. Dotąd nie podjęto decyzji. Rzeczniczka PiS, klub nie zdecydował, czyją kandydaturę zgłosi na nowego RPO. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie podjął jeszcze decyzji, kogo zgłosi na kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszelkie doniesienia medialne w tej sprawie to najzwyklejsze spekulacje, powiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwieńska. Naszego kandydata zgłosimy w odpowiednim terminie, zaznaczyła rzeczniczka PiS. Portal Onet.pl informował, że PiS może zgłosić na to stanowisko swojego posła Daniela Milewskiego. Wcześniej część mediów spekulowała, że może to być inny poseł tego ugrupowania, Bartłomiej Wróblewski. Odrzucona kandydatura Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Sejm w minionym tygodniu nie powołał mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Był to drugi raz, jak jedyna zgłoszona kandydatka na to stanowisko nie uzyskała wymaganej większości głosów, by objąć stanowisko. Pierwsze głosowanie odbyło się pod koniec października. Kadencja Adama Bodnara upłynęła we wrześniu. Pięcioletnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale, zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw na miesiąc, Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę. Wniosek PiS do TK. We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO, dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał ma się zająć wnioskiem 12 stycznia.